To, co najcenniejsze, złożył na ołtarzu wolności w imię szczęścia najbliższych. 23 listopada w obwodzie tarnopolskim pożegnano pana Ruslana Wodolowskiego, żołnierza spod Wołoczysk, który zginął 19 października walcząc w obronie ojczyzny przed najeźdźcami. Pan Ruslan zginął podczas wyzwolenia obwodu chersońskiego od Rosjan. Modlitwie żałobnej świętej pamięci bohatera przewodniczył arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki. Pan Ruslan Wodolowski w życiu cywilnym był parafianinem miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Na wojnę poszedł ochotnikiem w kwietniu 2022 roku. Służył w oddziale saperskim. Aby oddać hołd bohaterowi, przybyli krewni, przyjaciele, współparafianie, liczni księża z okolicznych parafii rzymsko- i grecko-katolickich, a także kapelani wojskowi archidiecezji lwowskiej. Módlmy się do Boga o przebaczenie wszystkich jego grzechów. Niech Pan przyjmie go do swego domu ze względu na wielką ofiarę, którą pan Ruslan złożył w imię pokoju i wolności. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, zrzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Ruslana i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu. Бога, для котрого ніщо не вмирає, щоб він воскресив у славі тіло нашого брата і покликав його до спільноти святих. Попросимо про це в тихій молитві. Вислухай нас, Господи! Господи, ти воскрешав померлих, даруй нашому братові Русланові життя вічне. Хай нас, Господи! Христе, ти обмив нашого брата водою хрещення і дарував йому у таїнстві миропомазання Святого Духа. Прийми його до спільноти своїх вибраних. Можно опускаться.
za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.